Pokój i dobro. Czwarta niedziela Wielkiego Postu wyznacza, a właściwie wyznaczyła już półmetek. Przekroczyliśmy połowę Wielkiego Postu. Jest to tak zwana niedziela Letare, a więc z łaciny raduj się. Letare, Jeruzalem, ciesz się Jerozolimo, ponieważ nasze zbawienie, Pascha Chrystusa jest blisko. Podczas tej niedzieli usłyszymy też kilka ważnych czytań. W pierwszym czytaniu, jak pamiętamy, pierwsze czytania podczas niedziel Wielkiego Postu wyznaczają ważne etapy czy ważne momenty historii zbawienia. Słuchaliśmy w poprzednich niedzielach fragmentu o Abrahamie, o Mojżeszu, a dzisiaj będzie fragment o Jozuem. Jozue, który był bezpośrednim następcą Mojżesza jako przewodnik ludu Izraela i to właśnie Jozue wprowadził Izraelitów do ziemi obiecanej, nie Mojżesz. Mojżesz, co prawda, doprowadził praktycznie aż do Jordanu, do ziemi obiecanej lud, ale tylko widział z daleka ziemię obiecaną i do niej nie wszedł, bo umarł na pewnej górze. Zapytajmy od razu, jak nazywała się ta góra, z której to Mojżesz widział ziemię obiecaną, na której umarł, nie wszedłszy uprzednio do tej ziemi. Może to była A, góra Synaj? Może B, góra Garizim? A może C, góra Nebo? Na końcu się przekonamy. Zobaczmy tymczasem, że w księdze Jozuego, nomen omen, księga, która nosi imię właśnie tego przewodnika ludu po Mojżeszu, w księdze Jozuego w rozdziale 5, jest to pierwsze czytanie na tę niedzielę, usłyszymy o tym, jak Izraelici rozbili obóz już po przejściu Jordanu, a więc po wejściu od strony wschodniej, po wejściu do ziemi obiecanej przez Jordan w okolicach Jerycha, w Gilgal dokładnie. Izraelici rozbili obóz i tam obchodzili Paschę. Po raz pierwszy obchodzili Paschę, bo powiedziane jest, Pan rzekł do Jozuego, dziś zrzuciłem z was hańbę egipską. Hańba egipska dopiero po całej wędrówce przez pustynię została zrzucona z Izraelitów, kiedy oni weszli do ziemi obiecanej i tam mogli po raz pierwszy spożywać Paschę jako ludzie wolni. Mogli jeść plony tej krainy, do której weszli. Chleby pszaśne, ziarna prażone tego samego dnia. I powiedziane jest, że kiedy spożywali Paschę, kiedy czcili tę szczególną uroczystość, oto manna ustała następnego dnia, gdy zaczęli jeść plony tej ziemi. Nie mieli już więcej Izraelici manny, lecz żywili się tego roku plonami ziemi Kanaan, a więc ziemi obiecanej. Po wejściu do ziemi obiecanej, po przekroczeniu tego ważnego etapu historii zbawienia, wszyscy znamy, jak Izraelici krążyli, błądzili po pustyni przez 40 lat. I byli żywieni przez Boga cudownym pokarmem, manną z nieba i przepiórkami. Tymczasem po wejściu do ziemi obiecanej manna ustała. Wydawałoby się, mógł Pan Bóg jeszcze im trochę zostawić tej manny. A jednak w tym nowym etapie ich historii, w nowym etapie ich życia jako historii zbawienia, Pan Bóg daje im też nowe zadania, czy określa im nowe potrzeby. I oto już nie mieli się żywić manną, ale plonami ziemi, do której weszli. A więc mieli ją uprawiać, mieli tam hodować oczywiście zwierzęta, i właśnie ta ziemia miała im dawać pokarm, już nie pokarm cudowny z nieba, ale ten pokarm, który Pan Bóg daje im za pośrednictwem pracy ich rąk. W tym nowym etapie ludzie zostali zaproszeni przez Boga do czegoś nowego, a przede wszystkim do obchodzenia Paschy, a więc pamiątki przejścia i wyzwolenia z niewoli egipskiej i już jako ludzie wolni mogli w ziemi obiecanej przebywać. Tu śmiało moglibyśmy powiedzieć, coś się kończy i coś się zaczyna. Ale to nie jest jeszcze przysłowie, ale takie podsumowanie tego pierwszego czytania, a może bardziej nawet podsumowanie 40 lat wędrówki Izraela. Coś się skończyło, ale ważny jest ten drugi człon, coś się zaczęło, bo gdybyśmy zostali tylko na tym pierwszym, coś się skończyło, to byśmy marudzili, powiedzieli, skończyła się manna, skończyły się przepiórki, skończyła się woda, czyli skończyły się wszystkie te dary, które Pan Bóg dawał, teraz nie daje, czyli zły, może się obraził, i mielibyśmy wiele pretekstów do narzekania. Ale też jest coś nowego. Nowa jest właśnie ta ziemia obiecana i ta ziemia, właśnie ta kraina mlekiem i miodem płynąca, to znaczy dająca wielkie możliwości. Pan Bóg podprowadził ich, opiekował się nimi. Teraz mówi, słuchajcie, teraz czas dla was. Nauczyłem was różnych rzeczy, pokazałem wam, dalej się będę wami opiekował, ale teraz uposażyłem was i w umiejętności, i w talenty. Daję wam tą ziemię, możecie ją uprawiać, możecie właśnie korzystać z plonów tej ziemi. Czyli zaczyna się coś nowego. Ta nowość polega też na tym, że to zrzucenie hańby egipskiej, to jest też zrzucenie hańby
bycia niewolnikiem, bo w Egipcie byli niewolnikami. Niewolnik to nie jest tylko ten, który ma pana, ale to jest też ten, który może narzekać na tego pana. W niewolnictwie nie tylko chodzi o to, że ktoś jest uciskany, bo ktoś mu każe pracować, ale niewolnik trochę, moglibyśmy powiedzieć, ma taki mandat do narzekania. No bo właśnie, praca jest za ciężka, można ponarzekać, bo ktoś mu ją wyznacza. Jedzenie jest kiepskie, może ponarzekać, bo ktoś mu je daje. Na wszystko można narzekać. I to jest właśnie takie narzekanie niewolnika. I tak narzekali Izraelici w Egipcie. Potem okazało się, że oni wyszli z Egiptu, ale niewolnictwo z nich nie wyszło. Kiedy są na pustyni, znowu narzekają. Tym razem narzekają na Pana Boga, bo myślą sobie, to jest teraz nowy Pan, nowy Faraon, będziemy narzekać. A że nie mamy co jeść, a że nie mamy co pić i że nie mamy tutaj tego, co mieliśmy w Egipcie. Te słynne właśnie garnki, mięs, nad którym zasiadali, czy ta pora, czy cebula. Opowiadają oczywiście, przejaskrawiając i wyolbrzymiając, jakie to wspaniałe rzeczy mieli w Egipcie, a na tej pustyni nie ma nic. Narzekają, bo dalej mają w sobie mentalność niewolnika. Dlatego te 40 lat wędrówki po pustyni, które miało sprawić, że na tej pustyni ma się narodzić nowy Izrael, nowy człowiek, człowiek wolny. Nie tylko wolny fizycznie, to znaczy ten, który wyszedł z Egiptu i nie jest niewolnikiem, ale ten, który ma nowe serce, to Boże serce, serce człowieka wolnego. I taki człowiek teraz wchodzi do ziemi obiecanej. Skoro już nie jest niewolnikiem, to ma świadomość, że może pracować i jest odpowiedzialny za tą pracę, jest odpowiedzialny za swoje życie. To tak jakby trochę Pan Bóg chciał powiedzieć, słuchajcie, wasze ręce oddaję tą ziemię obiecaną, ale pamiętajcie, że wy wszyscy w moich rękach jesteście. Ja opiekuję się wami, a wy czyńcie sobie tą ziemię oddaną. Ewangelia na tę niedzielę, jak wiemy, w niedzielach Wielkiego Postu jest nieco niezależna, czy niekoniecznie związana z pierwszym czytaniem, ale też będzie opowiadać o jakimś wejściu do siebie, do swojego domu, do ziemi obiecanej, o jakimś również wyzwoleniu czy doświadczeniu wolności, podobnie jak to było w pierwszym czytaniu. Jesteśmy mianowicie w 15 rozdziale Ewangelii Łukaszowej, wspaniały rozdział, który podaje nam trzy przepiękne przypowieści o Bożym miłosierdziu. Chociaż podczas liturgicznego czytania usłyszymy tylko tę jedną, trzecią, ostatnią, najdłuższą i najbardziej znaną, mianowicie przypowieść o zagubionym synu, a właściwie o dwóch zagubionych synach. Najczęściej mówimy o przypowieść o synu marnotrawnym, ewentualnie o miłosiernym ojcu. Jednak tak naprawdę jest to przypowieść o dwóch synach jednego ojca i obaj z nich się gubią. Jeden gubi się gdzieś daleko, poza domem, ten, który bierze majątek ojca i ucieka, po to, aby później wrócić. Drugi gubi się, chociaż nigdy nie opuszcza domu, ale gubi się wewnątrz. Zobaczmy również te dwie przypowieści, które są co prawda pominięte w liturgicznym czytaniu, ale tworzą integralną całość w tym rozdziale. Jest to przypowieść o zagubionej owcy i o zagubionej drachmie. Oto owca zagubiła się gdzieś daleko, odeszła, po to, aby zostać odnalezioną i przywróconą przez pasterza, ale również kobiecie zagubiła się drachma, pieniążek gdzieś w domu, gdzieś się zawieruszył, chociaż nigdy tego domu nie opuścił, a jednak się zagubił. Tak samo ci dwaj synowie ojca miłosiernego, jak go nazywamy. Jeden uciekł z domu, ponieważ widział ojca jako tego, który go jakoś tłamsi, jakoś ciemięży jego wolność czy swobodę. Chciał się czuć wolny, nieskrępowany właśnie tą obecnością czy figurą ojca, dlatego i widział oczywiście ojca jako tego, który go ogranicza, dlatego chciał uciec. Uciec z majątkiem, aby tam czuć się swobodnym, wolnym i robić to, co chce. Wiemy doskonale, że wcale mu to nie wyszło na dobre i na szczęście miał ten zryw refleksji i chociaż widział siebie ciągle jako niewolnika, powiedział: wrócę do ojca, bo ma tylu niewolników, mają się lepiej ode mnie, więc ja też uczynię choćby jednym z tych najemników. Czyli chciał już nawet nie tyle być synem ojca, co po prostu jakimś jednym z najemników, bo wiedział, że będzie mu w miarę dobrze. Na szczęście powrócił, powiedziane jest dokładnie, że nawet zmartwychwstał. Powstał i powrócił do ojca. Ten gest powrotu był czymś w rodzaju zmartwychwstania. I rzeczywiście niektórzy potrzebują takiego powrotu, jak syn, ten pierwszy, młodszy syn. Takiego powrotu, który będzie rzeczywiście zmianą swojego życia i powrotem do domu ojca. Ale dla bardzo wielu ten powrót, czy odnalezienie się w domu ojca, nie będzie wymagało nie wiadomo jak długiej wędrówki. Bo ten drugi, starszy syn, on zagubił się w domu. Zauważmy, że Pan Jezus kieruje te przypowieści na początku rozdziału 15, o tym słyszymy, nie tyle do jakichś dalekich grzeszników, ale te przypowieści kieruje do faryzeuszów i uczonych w piśmie, bo oto, kiedy przybliżali się do Pana Jezusa celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać,
ci właśnie liderzy, czy ta elita religijna, a więc faryzeusze, uczeni w piśmie, szemrali przeciwko takiemu zachowaniu Jezusa, mówiąc: ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. I Pan Jezus, żeby pokazać im, o co tak naprawdę chodzi w tym sercu Boga, w sercu Ojca, opowiada im, a więc faryzeuszom i uczonym w piśmie, te przypowieści. Starszy syn z przypowieści o miłosiernym ojcu jest tym, który się nie zagubił, który pozornie ciągle jest w domu, ale jednak jego serce dalekie jest od serca ojca. Widzi w ojcu jakiegoś pana, czy tego, który mu rozkazuje, którego on z zadania czy polecenia wypełnia, bo wie, że tak powinien, ale nie czerpie z tego radości, nie daje mu to szczęścia i ciągle tęskni za jakimiś rozrywkami, za jakimś koziołkiem, którego mógłby sobie z przyjaciółmi spożyć. Tymczasem ojciec mówi mu, że wszystko jest jego. On tego nie dostrzega. Dla wielu z nas również dzisiaj w Kościele potrzeba i takiego powrotu do Ojca. Powrotu, który nie będzie zmianą całkowitą życia i tego, co robimy, ale będzie zmianą serca. Zobaczenia, że to, co mamy tutaj w Kościele, to, co mamy w naszym życiu, jest piękne i wystarczające i może być szczęśliwe, kiedy spojrzymy inaczej na Boga, jako na tego dobrego Ojca. Do takiego nawrócenia, do takiego powrotu dzisiaj ta Ewangelia nas zaprasza. Jeśli mowa o Ojcu, bo właśnie mnie fascynuje ta postawa Ojca. Tych synów już znamy, umiemy ich rozczytać, te postawy. Może nawet umiemy się odnaleźć, bo po to jest ta przypowieść, żebyśmy odnaleźli się w któryś z tych synów i się nawracali. Bo kluczem tych wszystkich czytań na niedzielę Wielkiego Postu zawsze jest nawrócenie. W zależności, czy zgubiłem się daleko, czy blisko, jestem zaproszony do tego, żeby się nawracać. Nawrócenie też jest w perspektywie Ojca, właśnie Ojca, który jest wspaniały, Ojca, który jest wyjątkowy, Ojca, który jest miłosierny, ale też Ojca, jak dla mnie, który posiada niesamowicie mocne serce. To, co ciekawe w tej przypowieści, to skoro tym Ojcem jest sam Bóg, to najciekawsze jest to, że żaden z tych synów wydaje się, że nie został dobrze wychowany. Wydaje się, że każdy z tych synów ma wady, czyli nie jest idealny. Ale byśmy powiedzieli, ale jak? Przecież żyje w domu Ojca, w domu Boga Ojca. Ale właśnie wolność, którą daje Bóg, wolność, którą daje Ojciec, sprawia, że my możemy przyjmować różne postawy, możemy różnie się zachowywać. Nie jesteśmy zmuszani do czegokolwiek, chociaż temu starszemu się wydaje, temu młodszemu też się wydaje, że są zmuszani. Więc jeden odchodzi, a drugi dalej czuje się jak niewolnik. Właśnie jak ci Izraelici i w Egipcie, a potem na pustyni. Ciągle mają w sobie mentalność niewolników, a ojciec ma cierpliwość, bo miłość, jak mówi święty Paweł, jest cierpliwa. Więc ojciec jest cierpliwy, przez wiele lat pewnie im tłumaczył, potem miał tą cierpliwość do tego młodszego, który prosił o majątek, później odszedł i tu miał też cierpliwość do tego, żeby czekać na niego. To nie są te czasy jak dzisiaj, że mamy telefony, możemy wysyłać SMS-y, możemy się komunikować z jakiegokolwiek miejsca na świecie. Myślę sobie, że ten ojciec nie miał żadnej wiadomości o tym synu. On nawet nie wiedział, czy ten syn gdzieś tam nie zginął w następnej miejscowości, bo skoro wziął ten majątek, czyli pewnie jakiś spory mieszek pieniędzy, to faktycznie jacyś zbójcy mogli go napaść już w następnej miejscowości. On miał tylko nadzieję, że ten syn wróci. Wróci cały, może trochę pokiereszowany przez życie, ale wróci cały. To jest to mocne serce. Serce, które pozwala mu żyć, funkcjonować, nie biec za tym synem, na siłę go nie ściągać, nie błagać, mówić: synu, wróć. To mocne serce, które pozwala mu odejść, wiedząc, że to jest konieczne, że gdyby ten syn nie odszedł, to by nie wrócił. Przykład mamy w tym starszym, który nie odszedł, fizycznie nie odszedł, ale widać, że nie potrafi docenić tego, co ma. Nie potrafi docenić ojca i tego, co ojciec później mówi: wszystko przecież, co moje, jest również twoje. Fascynująca jest ta postawa ojca. To mocne, wytrwałe serce, które myślę sobie dla niejednego rodzica dzisiaj może być inspirujące. Wielu rodziców może się znaleźć w tej postawie ojca i powiedzieć: chciałbym tak jak ty wytrzymać to, właśnie te różne grzechy moich dzieci, wytrzymać ich odejścia, wytrzymać te mocne słowa, trudne słowa, które mówią. Że ty mnie nie kochasz, nic nie dajesz, ciągle tylko wymagasz, ciągle tylko krzyczysz, ciągle tylko pretensje. Mieć to serce ojca, które wytrzyma. Nie będzie się gniewać, nie będzie krzyczeć, nie będzie rozkazywać. Właśnie serce ojca. Dziś wielu rodziców może się również w tej przypowieści przejrzeć. I dzieci w tych postawach synów, i rodzice w tym sercu ojca. I to przysłowie, które mamy na dziś. Przysłowie, które jest doskonale znane i które mówi: wszędzie dobrze, ale w domu
najlepiej. Tak jest. I choć trochę jest paradoksalne, no bo kiedy popatrzymy na tego młodszego syna, to nie wiadomo, czy mu tam było dobrze. My wiemy, że mu nie było dobrze tam gdzieś, ale jemu się wydawało, że będzie dobrze, że wszędzie mu będzie dobrze oprócz domu. Ale potem wraca i odkrywa właśnie, że tylko ten dom jest tym wspaniałym, wyjątkowym miejscem, gdzie jest miłość, gdzie jest akceptacja, gdzie jest pewna relacja. Przede wszystkim, gdzie są bliscy, bo tam jest nasz dom, gdzie są ludzie, których kochamy i ludzie, którzy kochają nas. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. I dobrze, żebyśmy po lekturze tej Ewangelii w samym Kościele, w tej wspólnocie Kościoła, czuli się jak w domu, czyli u siebie. Może w budynku też Kościoła, żebyśmy czuli się jak u siebie, że to jest mój dom. I w ogóle w Bogu, w Bożej obecności, żebyśmy się czuli jak w domu. Pierwsi uczniowie Pana Jezusa, kiedy idą za Nim, pytają: Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Właśnie, czuć się u Boga jak domownik, czuć się u Boga jak w domu. To przysłowie chcemy Wam dzisiaj zostawić, żebyście wiedzieli. Wszędzie dobrze, różne będziemy mieli tam atrakcje, ale w domu Ojca jest najlepiej. Rozwiążmy jeszcze zagadkę. Zapytaliśmy, z jakiej góry Mojżesz spoglądał na ziemię obiecaną, za Jordanem jeszcze, i na której też górze później umarł. Czy może była to A, góra Synaj? Może B, góra Garizim? A może C, góra Nebo? Ta ostatnia odpowiedź, C, jest prawidłowa. To właśnie na górze Nebo Mojżesz umarł, ujrzawszy wcześniej z daleka, pozdrawiając ziemię obiecaną, do której jednak nie wszedł. My jednak, dzięki łasce Chrystusa, już jesteśmy w domu Ojca, już jesteśmy w tej ziemi obiecanej i możemy się nią cieszyć, obyśmy tam się czuli jak najlepiej. Pokój i dobro.